a teraz objawionej przez przyjście Zbawiciela naszego, Chrystusa Jezusa, który śmierć zniszczył, a życie i nieśmiertelność na jaśnię wywiódł przez Ewangelię. Drugi list do Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset. Był kiedyś taki reżyser czy producent filmowy Woody Allen, który miał pewnego rodzaju życzenie. I tą historią chciałbym się posłużyć jako ilustracją do wersetu z drugiego listu do Tymoteusza, 1 rozdział, 10 werset. Aktor, muzyk i reżyser. Woody Allen usłyszał kiedyś, że przez swoje słynne dzieła stanie się nieśmiertelny. Odpowiedział w zasadzie chłodno: nie chcę być nieśmiertelny dzięki mojej pracy, chcę po prostu być nieśmiertelny. To życzenie nie jest nowe. Już w starożytności ludzie szukali źródła wiecznej młodości. Już król Gilgamesz z Mezopotamii w swoim eposie szukał tajemnicy nieśmiertelności. Znalazł ją i znowu stracił. Być może jest to jedna z najwcześniejszych dokumentacji poszukiwań nieśmiertelności. Dla Egipcjan wieczny był tutaj stan poszukiwania wiecznego bytu, czyli dla Egipcjan wieczny byt zaczynał się dopiero po śmierci. Wierzyli, że obie dusze, Ba i Ka, opuszczają ciało i po mumifikacji znowu się łączą. Z kolei znowu chińska mitologia mówi, że ludzie po śmierci muszą przejść do Xian, święty, aby uzyskać życie wieczne dla ciała. Dzisiaj zabiegi odmładzające, anti-aging, są coraz bardziej popularne. A naukowcy ciężko pracują, aby znaleźć formułę nieśmiertelności. Wszystko nadaremnie. Tak, wszystko nadaremnie. Czy nieśmiertelność jest marzeniem? Czy nigdy nie będzie życia bez śmierci? Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, daje nam jednoznaczną odpowiedź. To jest wola mojego Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i w Niego wierzy, miał życie wieczne. I wzbudzę Go w dniu ostatecznym. Tak mówi Ewangelia Jana, 6 rozdział, 40 werset. Życie wieczne można otrzymać tylko przez wiarę w Tego, który zmarł i zmartwychwstał. Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówi Słowo Boże. Uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a On zbawi cię.